Naprawdę te słowa, które zostały wyśpiewane, troszkę ułatwiają nam zrozumienie, czyli kierują nasze myśli w właściwą stronę. Fraza wyśpiewana przez naszych harcerzy Royal Rangers brzmiała: Ciebie i ojczyznę miłując chcemy żyć. Dwa aspekty. Ciebie, Boże, chcemy kochać, ojczyznę chcemy miłować i w ten sposób chcemy żyć. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj, w zasadzie to jutro jest, to umowny dzień tego naszego narodowego święta, 101. rocznica odzyskania niepodległości. Ja może nie będę w historię tutaj wchodził, ale chciałbym zachęcić nas, jak tu jesteśmy, po prostu do radości, do wdzięczności. Nasze jakby świętowanie, Kościoła świętowanie, polega na wdzięczności Bogu, polega na modlitwie o naród, polega na modlitwie o kraj, wdzięczności za ojczyznę, co będziemy za moment robić. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, tą wdzięczność za to, że żyjemy naprawdę we wolnym kraju. Że dobrze nam się żyje. Że nasz kraj jest wolny, że nasz kraj jest bezpieczny, że nasz kraj żyje dostatnio. Moi drodzy, jak powiedziałem, dobrze nam się żyje w naszym kraju. Kiedy mówię, nasz kraj jest wolny, oj, wiele tam aspektów. Zasygnalizuję tylko trzy. Po pierwsze, wolność naszego kraju polega na tym, że jesteśmy wolni od jakichkolwiek wpływów, jakichkolwiek okupanta, wojsk. W znaczeniu państwowości mamy swój rząd, mamy swoją państwowość, więc na czym polega wolność? To jest niby oczywiste, ale nie zawsze tak było. Więc to chcemy świętować. Moi drodzy, drugi aspekt to wolność w znaczeniu swobody życia. W znaczeniu swobody wyznawanej naszych wartości. A trzeci, myślę, że bardzo istotny, wolność polegająca na naszej wolności religijnej. I myślę, że tutaj na tym terenie Śląska Cieszyńskiego mamy chyba najlepszy przykład w skali kraju. Tyle wyznań, tyle denominacji, jakie są na tym terenie, a możemy żyć w pokoju, a możemy żyć szanując siebie nawzajem, a możemy żyć nie wchodząc sobie w drogę w znaczeniu walki. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy to doceniać. Powiem tak może trochę wyzywająco, czy trochę żartem, jeśli tego nie widzisz, jeżeli tego nie doceniasz, to proponuję kupić bilet lotniczy, kierunek Korea Północna albo kraje muzułmańskie, wyjdź tam z Biblią na ulicę i spróbuj powiedzieć coś o Bogu. Zdanie nie dokończysz. I cię ściągną. A my będziemy mieć kolejną osobę, o którą trzeba się modlić.
Moi drodzy, to jest oczywiście żart, ale wiecie, mówię to, żebyśmy mieli świadomość, gdzie żyjemy. Zobaczcie, jaką my mamy wolność. My możemy wychodzić co roku na ustroński rynek. Przy okazji, panie burmistrzu, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że nam władze miasta pod twoim przywództwem udostępniacie ten rynek, centralne miejsce naszego miasta pod urzędy miasta, najpiękniejsze miejsce. I zobaczcie, mamy wolność, mamy swobodę, możemy wyjść, ludzie słuchają, my możemy opowiadać, co Bóg uczynił w naszym życiu. Możemy mówić, kim dla nas jest Chrystus. Możemy mówić, jakich dzieł i zmian dokonał w naszym życiu, jak uwolnił nas i tak dalej, i tak dalej. I mamy wolność, nie musimy się bać. Wiemy, że czujemy się bezpiecznie. Moi drodzy, więc to jest ta pierwsza myśl. Wdzięczności za miejsce, za kraj, za ojczyznę, w której my żyjemy. Idźmy dalej. Narodowe Święto Niepodległości. 101. rocznica. Po 123 latach bycia pod zaborami. Kiedy o tym rozmyślałem, to pewne słowo najbardziej mi się zwiąże z tą okolicznością. Domyślacie się jakie? Wyczekuję chwilkę. Podpowiem. Patriotyzm. Patriotyzm. Zerknąłem sobie do słownika na definicję słowa patriotyzm. Odczytam. Definicja brzmi tak. Jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz gotowość do poświęceń, do ponoszenia za nią ofiar. Gdybym to miał powiedzieć w maksymalnym skrócie, to patriotyzm to po prostu miłość do ojczyzny, miłość do narodu. I nie łączmy tego, czy nie wiążmy tego, nie mieszajmy tego z rządami aktualnie sprawującymi władzę. Rządy są przechodnie. Raz takie, raz takie, ojczyzna jest jedna. Jeśli chodzi o to, jaki mamy mieć stosunek do rządów, aktualnie władzy sprawujących, Biblia też to określa. Mówi, że mamy ich szanować, że mamy być im posłuszni i mamy się o nich modlić. Ale patriotyzm nie ma barw politycznych. Patriotyzm jest miłością do naszego narodu, do naszej ojczyzny. Druga część tej definicji mówi o gotowości do ponoszenia ofiar. To takie dzisiaj niemodne. Wręcz czasem kontrowersyjne. Ileż to razy słyszy się o tym, że te zrywy narodowe może były przesadzone, niepotrzebne, tyle przelanej krwi. No nie wiem, gdzie byśmy byli bez tego, w którym miejscu bylibyśmy dzisiaj. Ale szczególnie chcę podkreślić inną myśl. A mianowicie to, że Polacy byli i są, uwierzcie mi, są nadal naprawdę wspaniałymi ludźmi. Naprawdę dzielnymi ludźmi, gotowymi do poświęceń, kiedy trzeba. Moi drodzy, to jest ważna rzecz. Powinniśmy, moi drodzy, znać swoją wartość jako naród. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziwne, że, nie wiem, Francuzi, Niemcy, Rosjanie i tak dalej są dumni ze swojej przynależności narodowej. My Polacy często jesteśmy bardziej dumni z tego, że jesteśmy Europejczykami niż Polakami. Coś nie tak. Moi drodzy, to jest taki nasz troszkę narodowy kompleks niższości. Przez lata wtłaczano nam, że to, co zagraniczne, lepsze. Wiele się zmieniło, ale chcę, moi drodzy, zachęcić nas do tego spojrzenia, tego, aby być wręcz dumny z tego, kim jesteśmy. Ja nie mówię, moi drodzy, tutaj o jakimś nacjonalizmie. Nie, o prostej, zwykłej, takiej dumie, dobrze pojętej dumie narodowej. Czy w Biblii jest coś na ten temat? Przejdźmy do Biblii. Czy w Biblii jest jakaś mowa na temat ojczyzny, na temat funkcjonowania w ojczyźnie? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Rozpocznę od pewnego fragmentu, który odczytam z listu do Filipian 3:20. Posłuchajcie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaka ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Nasza ojczyzna jest w niebie. No ktoś powie, no to właśnie, no to jak? No to przecież w niebie jest nasza ojczyzna. Będziemy w drugiej części tam się przenosić. Ale wiecie, jaki jest fakt? Że tam jeszcze nas nie ma. Fakt jest taki, że jesteśmy tutaj. Że dzisiaj jesteśmy tutaj i tu jest nasz kraj i tu jest nasza ojczyzna.
Wiele innych miejsc mówi o tym. Nie mam możliwości wszystkich ich przytaczać, wszystkich ich odszukiwać. Wspomnę jedynie mowę apostoła Pawła na Areopagu. Niesamowita jego przemowa. I on tam wspomina w pewnym miejscu, że to Bóg ustanowił granice dla narodów. Cóż to innego, jak nie kolejne ojczyzny, kolejne kraje. A celem jest to, aby szukały Boga. Bóg ustanowił granice, aby jakby w tej narodowej łączności szukać lepiej Boga. Ale przejdźmy do listu do Hebrajczyków, tam odczytam jeszcze jeden fragment z 11 rozdziału, werset 13 i kolejne. Wszyscy oni, mowa tu jest o Abrahamie i o innych bohaterach wiary, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, uwaga, skupcie uwagę na tych słowach. I gdyby mieli na myśli tę ojczyznę, z której wyszli, byliby do niej mieli sposobność powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I znowu tu jest ta sama myśl. Szukamy, tęsknimy, zmierzamy do górnej ojczyzny. Ale zobaczcie, ci ludzie mieli swoją własną, ziemską ojczyznę, z której wychodzili. Oni byli świadomi tego, że na tej ziemi była ich ojczyzna, był ich naród. Że byli świadomi, że mają misję do wykonania. Moi drodzy, my również czekamy, marzymy, tęsknimy do naszej niebiańskiej ojczyzny. Ale na Boga nie możemy zapomnieć, że żyjemy na ziemi, że tu jest nasz kraj, że tu jest nasza ojczyzna, że tu są nasi rodacy. Słuchajcie, nie możemy pozwolić w taki mentalny sposób, czy taki emocjonalny sposób pozwolić oderwać się od naszego narodu, od naszego kraju, jeżeli chcemy mieć na niego jakiś wpływ. Słuchajcie, genialnym przykładem są tu mężowie Boży, tacy jak Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i wielu innych. Słuchajcie, oni są doskonałym przykładem, bo oni byli mega mocno związani ze swoim narodem. Mogę ich bez najmniejszego kłopotu nazwać patriotami. Pasują do definicji idealnie. Oni kochali ojczyznę, swój naród, Izrael, Jerozolimę i byli gotowi do poświęceń. Definicja. Moi drodzy, zobaczcie na tych mężów. Skupię się na Danielu. Oczywiście nie streszczając jego życia, bo myślę, że znacie. Zobaczcie, Daniel i inni byli częścią tego narodu, ale oni o tym wiedzieli. Oni emocjonalnie czuli się częścią tego narodu. Oni się utożsamiali z jego losami. Oni się utożsamiali z nim i byli jego reprezentantami. Więcej, Daniel, który przecież nie popełniał tych grzechów. On się utożsamia z bezbożnymi Żydami. I mówi, to nasze winy, również mówi o sobie. Zobaczcie, jakie utożsamienie się, jaka więź z narodem. Wiecie co? To im dało legitymację do tego, by być skutecznymi wstawiennikami. To im dało mandat do tego, by do nich przemawiać. Ich wstawiennictwo miało wielką moc. Dlaczego? Bo nie byli oderwani od narodu. Bo kochali swój naród, kochali swoją ojczyznę. A w Nowym Testamencie jak jest? Mamy jakiś przykład? Mamy, tylko może troszkę ukryty. Kiedy apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, zobaczcie, jaki pierwszy kościół miał niesamowity wpływ na miasto, na miasta, na region i potem na cały ówczesny świat. Oczywiście powiemy, że to dzięki Bożej obecności. Oczywiście, że tak. Dzięki mocy Ducha Świętego. Oczywiście, że tak. Ale słuchajcie, również dzięki temu, że oni byli powiązani z narodem. Że oni byli, powiem, patriotami. Zobaczcie, jak mówi Piotr. Mężowie, bracia. To samo mówi apostoł Paweł. Mężowie, bracia. I to nie chodziło o to braterstwo związane z tym, że są w Chrystusie razem. Przecież mówił do, w cudzysłowie mówiąc, niewierzących. To, że on mówi mężowie bracia, mówi bracia jako do członków tego samego narodu. Wiecie, gdyby apostołowie czuli się tacy wyobcowani spośród narodu, tacy wyalienowani spośród narodu, to nie mieliby na niego wpływu.
to by było wyczuwalne. Gdyby oni się czuli jak, nie wiem, obce ciało w tym narodzie, nie mieliby żadnego na nich wpływu. Nie mieliby jakby mandatu, by do nich przemawiać. Ale wiecie co? Nie mieliby nawet motywacji, by się o ten kraj modlić i aby się od niego wstawiać. To samo dotyczy nas. Bóg wzywa nas do modlitwy o kraj. Za chwilkę przeczytam dwa wersety i będziemy się modlić. Bóg wzywa nas do modlitwy o kraj, o naród. Ale jeśli nie jesteś z Nim emocjonalnie i mentalnie związany, jeżeli czujesz się wyobcowany, jeżeli nie czujesz tej bliskiej więzi z rodakami, jeśli uważasz, że twoją ojczyzną jest tylko ta górna, o tej ziemskiej zapominasz, to w jaki sposób to chcesz robić? To w jaki sposób chcemy się wstawiać skutecznie za nasz kraj, wypełniając tym Bożą wolę? Wspomniałem o dwóch wersetach, które przeczytam. Oto one. Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 7. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Boga, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Niesamowite zdanie. Oto Bóg wzywa naród izraelski będący w niewoli, by modlili się o miasto. Co znaczy modlić się o miasto? O budynki, o mury, o zieleń? Nie. O ludzi, a przede wszystkim o przywódców. A przede wszystkim o przywódców, którzy rządzili tamtym miastem. Moi drodzy, jeśli ludzie będący w niewoli mieli się modlić o miasto, które tak naprawdę nie było ich miastem, nie było ich ojczyzną, żyli w nim przez jakiś czas, to o ileż bardziej my mamy obowiązek wręcz modlić się o miasta, nasze miasta, które są wolne, które są nasze. O nasze miasta, w których my żyjemy. O nasz kochany Ustroń. Oczywiście robimy to regularnie. Robimy to regularnie, wielokrotnie. Modlimy się o nasze miasta, modlimy się o Ustroń, modlimy się o przywódców naszego miasta. Ale dzisiaj z okazji tego święta będziemy robić to po raz kolejny. I drugie miejsce, i na tym zakończę, rozszerzamy troszkę nasze horyzonty. Mówiliśmy tutaj o mieście, a teraz troszkę rozszerzamy nasz punkt spojrzenia. Oczywiście biblijny punkt. Psalm 2, werset 8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. Już o krańcach świata dzisiaj nie wspomnę. Skupię się dzisiaj na narodach, czyli na ojczyźnie. Moi drodzy, cóż to oznacza, dam ci w dziedzictwo? To bogate słowo. Ale po prostu chodzi w duchowym pojęciu o taką Bożą przychylność, Boże błogosławieństwo dla ojczyzny, Bożą obfitość dla narodu. Bóg mówi o dziedzictwie w pojęciu tym, że chce dać wolność Polakom, wolność od grzechu, od nałogów i tak dalej, i tak dalej. Ale w obu przypadkach jest nasz obowiązek. Proś. Słyszycie to, co jest napisane? Psalm 2, werset 8. Proś mnie, a ja odpowiem. Proś mnie, a dam ci. Inny przykład, powiem piękny przykład, wielokrotnie go cytuję, przykład katolicki, Biblia Warszawsko-Praska, mówi w ten sposób. Zażądaj tylko, a dam ci. To jest jeszcze mocniejsze. Zażądaj tylko, a dam ci. Oba te fragmenty i z Jeremiasza, i z Psalmu mówią o naszej aktywności. Mówią o tym, co my mamy uczynić. A więc teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do modlitwy. Zapraszam, powstańmy. Z okazji naszego święta narodowego zacznijmy od uwielbienia, zacznijmy od dziękowania Bogu. Tak jak ja zacząłem to, co powiedziałem przed chwilką. Wolny kraj, więc dziękujmy Bogu za miejsce, w którym żyjemy. Dziękujmy Bogu za dostatni kraj, za bezpieczny kraj. Uczyńmy to naprawdę wspólnie razem. Niech nikt nie jest, nie wiem, nieobecny w tej chwili. Ale także prośmy. Jak zachęcają nas te dwa fragmenty, a jest ich o wiele więcej. Ze względu na czas skupiłem się na tych dwóch. Ale przyjdźmy z prośbą o nasz kraj. Aby Boża obecność przychodziła. Aby Boże przemiany przychodziły w naszym kraju. Aby nasz kraj mógł być właściwie rządzącym. Aby Bóg dał mądrość rządzącym i na poziomie miast, i na poziomie parlamentu, i na poziomie całego kraju. A więc, moi drodzy, dosyć już moich słów, przejdźmy do modlitwy.
Moi drodzy, podnieśmy nasze głosy, czujmy się w tym swobodni i wołajmy teraz do Boga o nasz kraj. Ojcze, Tobie dziękujemy z całego serca za to, że pozwoliłeś nam żyć w takim kraju. Że nasz kraj jest bezpieczny, że nasz kraj jest spokojny, że nasz kraj jest spokojny i dostatni, Panie. Tak bardzo dziękujemy Ci za Polskę, za naszą ojczyznę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam żyć w tak pięknych warunkach, też tak pięknych i ze względu na otoczenie, w którym jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam bezpieczeństwo. Dziękujemy Ci z całego serca za to, że dajesz nam wolność, że możemy przekraczać swobodnie granice, że możemy też i korzystać z naszej wolności religijnej, że nie musimy się wstydzić Twojego imienia, że możemy bezpiecznie o tym ogłaszać naszym sąsiadom czy naszemu miastu. Boże, dziękujemy Ci za tą niesamowitą wolność, jaką nam dajesz. Chcemy o tym pamiętać i dzisiaj z okazji tego święta, ale w ciągu całego roku chcemy sobie doceniać tą wartość, jaką nam dałeś. Doceniać tą wartość miejsca, w którym możemy żyć. Dziękujemy Ci za to, drogi Boże. Ale też chcemy prosić Cię, zgodnie z Twoim słowem, zgodnie z Twoją zachętą, że mamy prosić, a nawet i żądać, abyś Ty błogosławił nasz kraj. Panie, prosimy Ciebie o nasz kraj, o naszą kochaną ojczyznę. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś Ty ją błogosławił, aby mogła się rozwijać, aby mogła prosperować, abyś dał naszym rządzącym na poziomie parlamentu, rządu, prezydenta Twoją mądrość, Twoją obfitość, Panie. Ojcze, kieruj ich sercami, daruj im właściwą mądrość do właściwych decyzji, do właściwych ustaw, Panie. Ojcze, chcemy nadal żyć w dobrym kraju, chcemy nadal żyć w kraju, który prosperuje, który się rozwija, który nie jest ogonem, ale który jest głową. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że Ty nas zachęcasz do tego i wierzymy, Panie, że to Ty masz moc, aby w ten sposób działać. Ten kraj jest Twoją własnością. Jak czytaliśmy na początku, to Twoja własność. Ty mieszkańcy do Ciebie należą. Więc Ciebie prosimy, Panie, abyś przychodził ze swoją mocą i działał. Ale także chcemy skupić się i na naszym regionie. Dziękujemy Ci za nasz region. Dziękujemy Ci za ten Śląsk Cieszyński, za nasze miasta tego regionu. Za nasz Ustroń, Panie, dziękujemy Ci za władzę Ustronia. Dziękuję Ci, Panie, że to Ty ich ustanowiłeś na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to i chcemy ich błogosławić. Panie, z serca prosimy, błogosław. Błogosław Pana Burmistrza, błogosław Radę Miasta, błogosław wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzję tego miasta. Ojcze, prosimy Ciebie po raz kolejny, abyś Ty dał obfitość dla nich, mądrość dla nich. Panie, Jezu, dziękujemy Ci za mieszkańców tego miasta i okolicznych wsi, okolicznych miasteczek, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy żyć z nimi w zgodzie, możemy żyć w dobrych relacjach, Panie. Ale my prosimy Ciebie, Boże, abyś Ty ich błogosławił, abyś Ty otwierał ich oczy na Ewangelię, abyś otwierał ich oczy, że jest żywy Bóg, który może rozwiązać ich problemy, że jest żywy Bóg, który może przyjść ze swoją obfitością do ich życia, zaspokoić ich potrzeby, Ojcze, przebaczyć ich grzechy. Ja Tobie dziękuję za to, że dajesz nam wolność, aby to proklamować, aby to ogłaszać. I dziękujemy Ci za to. Ojcze, błogosławimy nasz kraj, błogosławimy nasz region, błogosławimy nasze miasto. Panie, dziękujemy Ci, że to już jest kolejna rocznica, że już to jest 101. rocznica, kiedy możemy cieszyć się wolnością, Panie. I wierzę, że dasz nam kolejne lata, wierzę, że dasz nam kolejne lata błogosławieństwa, wolności i dobrobytu, Panie. O to Ciebie prosimy w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Amen. Tak jak mówię, dziś modliliśmy się może bardzo z okazji święta, ale jak sami doskonale wiecie, czynimy to regularnie, często, wręcz na każdej modlitwie i o to zachęcam, aby to czynić. W Biblii nie jest napisane, że to mamy czynić raz do roku. To ma być naszą praktyką, to ma być naszą codziennością. A teraz jest ten wspaniały czas, kiedy mogę poprosić tutaj włodarza naszego miasta, burmistrza Ustronia, pana Przemysława Korcza. Kiedy pastor zboru Bogusław Wrzecionko spotkał się ze mną jakiś czas temu w ratuszu, zapytał, czy przyjąłbym zaproszenie do państwa. Nie zastanawiałem się chyba długo i powiedziałem, że oczywiście. Proszę państwa, za parę dni, dokładnie 15 listopada, będzie rok, jak jestem burmistrzem Ustronia. I przypominam sobie taki mój wywiad, pierwszy w Gazecie Ustrońskiej, kiedy zapytano mnie, jak zamierzam te obowiązki sprawować i powiedziałem wtedy dwa takie słowa, że zamierzam być burmistrzem wszystkich Ustroniaków. Wszystkich.
I w tym słowie wszystkich łączy się nie tylko wszystkich pod względem wieku, ale i wyznania, i profesji, i poglądów politycznych. I powiedziałem drugie zdanie, że dość nam podziałów w naszym mieście. Są dwa, można znaleźć w numerze dwa takie wersy, które ja sobie przypomniałem ze swojego wystąpienia i dalej tak myślę. I ta moja obecność tutaj u Państwa, z której bardzo się cieszę, jest wyrazem tego, że chcę być burmistrzem wszystkich Ustroniaków. Ja nie wiem, czy podołam. To jest inna kwestia. Każdy z nas musi prosić Boga o to, żeby podołał w tym, co robi. Ja też proszę i dziękuję za tą dzisiejszą modlitwę, którą Państwo tutaj w mojej intencji też do Boga złożyliście. Dziękuję bardzo. Cieszę się z tego powodu, że tu jestem, ale też jest ku temu pewna okazja, która nas tu łączy. Bo tak jak wiele jest dróg do Boga, czego tu na Śląsku Cieszyńskim jesteśmy bardzo dobrym przykładem dla Polski, tych dróg jest wiele, ale prowadzą w jedno miejsce. Tak samo jest wiele dróg do ojczyzny. I nie możemy sobie pozwolić na to, aby drogę innych ludzi uważać za gorszą od naszej. Każdy ma swoje doświadczenie rodzinne, życiowe, jak dla niego ta ojczyzna wygląda. Ja chciałbym powiedzieć, jak to wygląda dla naszej rodziny Ustrońskiej, ta droga do niepodległości. Nie tak dawno, jak wczoraj wspominaliśmy dosyć tragiczną rocznicę 9 listopada, kiedy to w 1944 roku rozstrzelali tutaj hitlerowcy 35 Ustroniaków. I tak się złożyło, że dotknęło to również mojej rodziny osobiście, o czym świadczyłem wczoraj na spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Ustrońskim. Brat mojego dziadka, 22-letni Jan Sikora, został wyprowadzony z domu rano o godzinie 5:40 i po 60 metrach przy kasztanie, który dzisiaj jeszcze istnieje, został rozstrzelany. Takich historii w Ustroniu było wiele i takich rodzin jest wiele w Ustroniu. Ja to dlatego mówię dzisiaj, bo to jest też pewna droga do niepodległości. To jest pewna ofiara. Ten chłopak był niczemu niewinny. W zasadzie miał zginąć jego starszy brat Franciszek. Ale nie było go wtedy w domu i wzięli Jana. Także to nie było podyktowane żadną jego działalnością. To było podyktowane po prostu nienawiścią do mieszkańców Ustronia. I wspomnę tutaj Adolfa Małysza. Ja wam nie muszę go przedstawiać, tak? Ale moment jego historii, grudzień 41 rok, kiedy został zesłany z całą rodziną na robotę, a jego majątek został zarekwirowany. To była też jego droga do wolności. Czy ona była taka, jaka miała być? Wiemy, co działo się w różnych kościołach, ale w waszym również w latach 50., kiedy aresztowano pastorów i księży. Nie była to prosta droga. Bo my mówimy o drodze do niepodległości tej z 18 roku. Ale my ciągle do niepodległości musimy dorastać. Ja chciałem tylko Państwu przytoczyć pewne słowa, bo to mówiłem tak od siebie. Ja też muszę przyznać, jestem gadułą troszeczkę i mogę dużo opowiadać i czasem niestety nie na temat, tak się też może zdarzyć. Ale chciałem Państwu przeczytać to, co przeczytam jutro pod pomnikiem. Jeśli nie wszyscy Państwo będziecie mogli tam być, chciałbym, żeby to wybrzmiało też tutaj. I pozwólcie jeszcze, że przez chwilę zajmę Waszą uwagę. W dniu dzisiejszym obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach trwania zaborów nasz kraj odzyskał wolność i wreszcie mógł decydować o przyszłości kolejnych pokoleń. Jednak może nie wszystkim wiadomo, że po upadku monarchii austro-węgierskiej w Cieszynie już 19 października 1918 roku utworzyła się Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, której celem było przejęcie władzy w regionie. W ciągu następnych kilku dni ślubowanie na wierność Radzie złożyli wójtowie gmin ziemi cieszyńskiej. 4 listopada uczynił to również wójt Ustronia Paweł Lipowczan. W Ustroniu mężem zaufania Rady został pastor Jerzy Nikodem. Ochotnicy ustrońscy utworzyli 15. kompanię milicji pod dowództwem Pawła Lipowczana i posiadali swoje placówki w Ustroniu, Hermanicach, Lipowcu Brennej, Cisownicy, Godziszowie, Goleszowie, Górkach Małych, Górkach Wielkich i Wiśle. Czyli tak jak tutaj pastora pytałem, mniej więcej obszar waszego zboru terytorialnie. Miejscem, gdzie ogniskowała się praca działaczy polskich w Ustroniu, był w tym okresie nie tyle ratusz, ile szkoła podstawowa nr 2 w Ustroniu.
Doszło do powiększenia wydziału gminnego o radnych wytypowanych przez trzy partie polityczne. Polską Partię Socjaldemokratyczną, Związek Śląskich Katolików i Polskie Zjednoczenie Narodowe. W Ustroniu i okolicy co kilkanaście dni odbywały się wiece i zebrania patriotyczne, których liczba znacznie wzrosła przed zapowiedzianymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie. Do czasu czeskiej agresji zbrojnej w styczniu 19 roku asymilacja Ustronia i najbliższej okolicy w organizm państwowy Rzeczpospolitej przebiegała bez większych zakłóceń. Jak dobrze wszyscy wiemy, 23 stycznia wojska czeskie najechały na podporządkowaną Radzie Narodowej strefę, łamiąc umowę o tymczasowym rozgraniczeniu. I Ustroń był w taki czy inny sposób okupowany przez wojska czeskie aż do 28 lipca 1920 roku, kiedy to wyrokiem konferencji ambasadorów obradującej w Belgii wyznaczono granicę polsko-czechosłowacką na linii rzeki Olzy grzbietami Czantory i Stożka. I proszę Państwa, dziękuję Wam wszystkim, Wam tu obecnym również, za Wasze codzienne zaangażowanie w życie miasta. Mam nadzieję, że jesteście dumni, tak jak ja, z faktu bycia Polakiem i Ustroniakiem. Liczę na to, że w kolejnych latach będziemy się dalej wspierać wzajemnie dla dobra rozwoju naszej małej ojczyzny i tej dużej. Dziękuję Wam za wspólne świętowanie, wolność i niepodległość. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedną myśl taką, która teraz mi się nasunęła, chciałbym przedstawić Państwu, a dotyczy ona niebycia obojętnymi. Była taka sławna wypowiedź pewnego pastora niemieckiego, nie pamiętam już jakiej konfesji dokładnie. Kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku. I sytuacja jest taka, że pewne grupy społeczne nagle znikały z życia niemieckich miasteczek i wsi. A to komuniści, a to socjaliści, a to potem Żydzi. I w końcu ten pastor powiedział tak, kiedy przyjdą po nas, nie będzie już nikogo, kto by mógł zaprotestować przeciwko temu. Więc nie bądźmy obojętni na los innych ludzi, niekoniecznie takich samych jak my. I to jest taka myśl, którą chciałbym dzisiaj też Państwu przedstawić. Dziękuję serdecznie raz jeszcze za zaproszenie pastorowi. Dziękuję Państwu za to, żeście mnie przyjęli tak miło. I tak jak pastor mówił, czuję się swobodnie. Dziękuję bardzo.